prawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dębryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów. W minioną niedzielę odbyła się druga tura wyborów samorządowych. W Puławach o fotel prezydenta rywalizowali wieloletni włodarz miasta Janusz Grobel i dotychczasowy radny miejski Paweł Maj. 56% wyborców poparło Pawła Maja, który zdobył o ponad 2200 głosów więcej niż kontrkandydat. Janusz Grobel po 24 latach żegna się z tym stanowiskiem. No jest to wybór mieszkańców. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy poszli do wyborów. Dziękuję szczególnie tym, którzy na mnie głosowali. Gratuluję swojemu rywalowi zwycięstwa. Życzę mu tego, żeby zrealizował to, co deklarował mieszkańcom, bo dobrze życzę Puławom. No nie byłem nigdy w opozycji, będę w opozycji, zobaczymy jak to się funkcjonuje. Na pewno będę starał się być radnym aktywnym, dobrze pracującym na rzecz miasta. Prezydent elekt Paweł Maj nie kryje radości po odniesionym zwycięstwie, które dla wielu jest zaskoczeniem. Tak mi na razie słów tego szczęścia, które teraz mam, że mieszkańcy obdarzyli mnie tak potężnym zaufaniem, że pokazali, że można coś zmienić, że mamy na realny wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Jest to ogromne szczęście, dziękuję wszystkim mieszkańcom. Myślę, że to jest wybranie przyszłości, nowego spojrzenia, nowych horyzontów, które teraz będą tutaj nam towarzyszyć. Chcę pokazać, że możemy wejść w XXI wiek, że możemy nadać temu miastu nowy sens, nie tylko zarządzać, nie tylko skupiać się na powielaniu starych stereotypów, ale nowe rzeczy, skupiać się na poważnych problemach naszego miasta, wyznaczyć nowe cele i sprawić, że to mieszkańcy będą współrządzić, że to my będziemy mieli realny wpływ na to, co tutaj się dzieje. Przez 4 lata robiłem co tylko mogłem i zrealizowałem bardzo wiele rzeczy. Mój program wyborczy jest najbardziej szczegółowym programem ze wszystkich programów, które są. Nie obiecuję gruszek na wierzbie, obiecuję ciężką pracę, obiecuję zrobienie to, co jest najważniejsze dla miasta. Uważam, że da się zrobić z tego bardzo wiele. Moją koalicją, moją siłą są mieszkańcy. Na razie skupiam się na nich, a nie na grach politycznych i przepychankach. Uważam, że dzisiejsze czasy poszły tak do przodu. Obserwuję to zresztą przez 4 lata, że w tej chwili liczą się praca nad konkretnym zadaniem, nad konkretnym budżetem, ponad podziałami i mieszkańcy widzą tą pracę i koniec już z tym upartyjnieniem samorządów. Od samorządów uważam, że przychodzi nowa era w tej chwili. Nowa era, że to mieszkańcy decydują, oczywiście radni wybrani przez mieszkańców, ale ponad wszelkimi podziałami partyjnymi. I odchodzimy w tej chwili od sztywnych koalicji, od sztywnych działań na rzecz partii, bo liczy się miasto. Jak powiedział zresztą hasło jednego z kandydatów, naszą partią są Puławy. Moją partią są Puławy. Zaprzysiężenie Rady Miasta i nowego prezydenta prawdopodobnie odbędzie się 22 listopada. Konkurs na pracę plastyczną przedstawiającą godło Polski ogłosił puławski sklep Leroy Merlin. Na najpiękniejsze dzieła pochodzące z puławskich przedszkoli oraz okolicznych szkół można głosować do 10 listopada. Najładniejsze prace, zdaniem klientów, zostaną nagrodzone bonami podarunkowymi. Konkurs jest uczczeniem stulecia niepodległości naszego kraju. Jest to konkurs plastyczny dla dzieci szkół i przedszkoli. Technika wykonania prac jest dowolna. Klienci sklepu głosują do dnia 10 listopada. Głosujemy robiąc zakupy, otrzymujemy u kasjerki kupon, który uprawnia do głosowania i przychodzimy tutaj do SAS-u, gdzie są wystawione prace.
i jest urna, do której wrzucamy głosy. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe w wysokości 600, to jest pierwsze miejsce, 400, drugie, 200, trzecie, do wykorzystania dla szkół lub przedszkoli na remont sal lub pomieszczeń w szkołach lub przedszkolach. Wyniki konkursu poznamy po 12 listopada, wtedy to szkoły i przedszkola przyjdą i dowiedzą się o wygranych. Przypomnijmy, że prace dzieci można oglądać w sklepie przy ulicy Dęblińskiej. Przy wyjściu głównym znajduje się urna, do której należy wrzucać swoje typy. Miejskie przedszkole nr 7 w Puławach jak co roku zorganizowało konkurs recytatorski dla dzieci z puławskich przedszkoli. Tematyka konkursu tym razem nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci zaprezentowały utwory patriotyczne. Od lat jesteśmy organizatorami konkursów recytatorskich, konkursów dla dzieci w wieku przedszkolnym. Są to konkursy międzyprzedszkolne, recytatorskie. Takich konkursów już miałyśmy kilka, między innymi w świecie dobra i szacunku. To był konkurs dotyczący wartości uniwersalnych, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, wiele różnych takich. No w tym roku, w roku 2018, który jest okrzyknięty rokiem niepodległości i związany jest ze stuleciem, ze stuletnią rocznicą odzyskania wolności. Oczywiście nie mogło być innej mowy, tylko konkurs pod tytułem Kto ty jesteś, Polak mały? Konkurs o treściach patriotycznych przybliżający dzieciom nasz kraj, naszą ojczyznę. Brały w nim udział wszystkie przedszkola puławskie, 12 przedszkoli, 24 dzieci. Także bardzo, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim przedszkolom, że po prostu zgłosiły się do udziału w naszym konkursie i mogłyśmy w takim gronie ten konkurs dzisiaj obchodzić, przeżywać. Myślę, że było bardzo fajnie. Dzieci się ogromną wiedzą wykazały, przepięknymi recytacjami. Dziękuję bardzo dzieciom, również dziękuję nauczycielkom, które przygotowały dzieci do tego konkursu. Nie jest to tematyka łatwa. Zaczynamy od małej ojczyzny, czyli zaczynamy od tego, co się dzieje wokół nas, czyli Puławy. Jest to nasza mała ojczyzna, nasze miasto i stopniowo przechodzimy do nauczania o Polsce, nasze barwy narodowe, hymn. Dzieci świetnie się w tej tematyce odnajdują, wiele wiedzą, dużo wiedzą i w ogóle są bardzo zainteresowane, śledzą naszą ojczyznę. Naprawdę można powiedzieć, że posiadają duży, duży zasób wiadomości. Jest to tematyka trudna, chociażby to stulecie, prawda, wojna, odzyskanie niepodległości, rozbiory, no na miarę możliwości dziecka przekazujemy tę wiedzę, ale nawet w prezentacji, w tej, która na początku, która miała miejsce, kiedy dzieci z naszego przedszkola przedstawiały taki krótki montaż słowno-muzyczny, do tego montażu musiałyśmy dzieci przygotować, czyli właśnie wprowadzić tę tematykę historyczną i one, powiem, że bardzo, bardzo dobrze przyjęły tę tematykę, zrozumiały, były bardzo zainteresowane i naprawdę cieszyła się ta tematyka dużą popularnością. Uczestników konkursu uroczyście przywitały dzieci z przedszkola nr 7, przygotowaną specjalnie na tę okazję częścią artystyczną. Jury, w którym zasiadali dyrektorzy miejskich placówek, jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu wszystkim uczestnikom pierwszego miejsca. W najbliższą niedzielę o godzinie 10 na Skwerze Niepodległości rozpoczną się ogólnopolskie biegi niepodległości. W tym wydarzeniu puławianie licznie biorą udział od wielu lat. Biegi nie mają żadnych ograniczeń wiekowych. Wystartować może każdy, kto chce w ten sposób uczcić kolejną rocznicę niepodległości Polski. Więc to w najbliższą niedzielę, 11 listopada, w tym roku akurat jest to okrągła rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszamy na 29. już edycję w naszym mieście ogólnopolskich biegów niepodległości. Impreza tradycyjnie zlokalizowana jest w okolicach skweru niepodległości. Trasy przebiegają wokół skweru plus na terenie osady pałacowej. Generalnie biegów odbędzie się kilkanaście. Mamy bieg główny na 10 km dla pani i panów, bieg masowy na 5 km, a także odbędzie się 8 biegów dziecięco-młodzieżowych, więc najmłodszych mieszkańców naszego miasta też zapraszamy. Do biegów na 5 i 10 km zapisy odbywają się drogą internetową. Link do tych zapisów można znaleźć na naszej stronie
www.ptkkf.pulawy.pl. Natomiast biegi dziecięco-młodzieżowe, rozgrywane zapisy do tych biegów odbywać się będą już w dniu zawodów w szkole podstawowej numer 2, ewentualnie na skojarzenie podległości, ale wszystkie informacje już wtedy będą na miejscu przekazywane, bo zależy to też od aury i od warunków pogodowych. Z tej strony też chcielibyśmy od razu nadmienić i taką prośbę mamy do mieszkańców okolicznych bloków, przede wszystkim sąsiadujących ze skwerem Niepodległości, o, jeżeli to możliwe, nieparkowanie na Alei Małej, na Alei Królewskiej, zwłaszcza chodzi nam o zatoczki przy bramkach wjazdowych na skwer Niepodległości, bo te bramki będą otwarte, tamtędy będą przebiegać uczestnicy, więc pojawią się tam już informacje na miejscu na ten temat, ale prosilibyśmy także tą drogą, żeby jeżeli mogą pamiętali o tym i tego dnia, czyli w niedzielę 11 listopada od rana ewentualnie te samochody przestawili, my już tam będziemy działać mniej więcej od godziny 8:00, więc tak to wygląda. Całość imprezy rozpoczyna się od godziny 10:00. Bieg główny i bieg na 5 km i na 10 km planowane są na godzinę 12:10. Więc powtórzę jeszcze raz, zapraszamy wszystkich chętnych. Lista zapisów do wszystkich biegów jest otwarta praktycznie do 10, a nawet 11 na miejscu też w biurze zawodów można jeszcze się na tą imprezę zapisać. Zapraszamy serdecznie. Przypominamy, że żeby wziąć udział w biegach na 5 i 10 km należy uiścić opłatę startową. Biegi Niepodległości w naszym mieście organizuje Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Kolejna szkoła zdecydowała się wziąć udział w akcji Komórkomania. Wszystkie chętne osoby, które są pełnoletnie i zdrowe, mogły zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Proces rejestracji jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić formularz, odpowiedzieć na kilka pytań i patyczkiem pobrać próbki z jamy ustnej, które zostaną wysłane do przebadania. Akcja DKMS organizowana na całą Polskę ma zachęcić osoby zdrowe przede wszystkim do pomocy osobom chorym na nowotwory krwi, tak? Ponieważ każdy z nas ma gdzieś tego swojego bliźniaka genetycznego, możemy odnajdując go przez akcję po prostu pomóc osobom chorym na nowotwory krwi. Dzisiaj u Was w szkole można się zarejestrować jako darca szpiku. Co trzeba zrobić, żeby zostać potencjalnym darcą szpiku? Rejestracja jest bardzo prosta. Trzeba mieć po pierwsze ukończony 18 rok życia i ważyć minimum 50 kg. To są dwie podstawowe rzeczy, które trzeba posiadać, powiedzmy. I wypełnić formularz, zapoznać się z metodami pobierania, jak to wygląda, jeśli odnajdą nam tego bliźniaka. Wypełnić dane takie jak, nie wiem, w urzędzie. Dosyć proste i pobrać wymaz z policzka. To trwa około 3 minut sam wymaz i cała rejestracja około 10-15, więc nic trudnego. Kilka osób już się zarejestrowało. Ile macie W tej chwili mamy tu 13 osób. Są to osoby spoza szkoły, jak i ze szkoły oraz rodzice naszych uczniów nawet. Do godziny 14 zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych. Właśnie się zarejestrowałam w TKMS-ie. To nic nie boli, rejestracja trwa krótko. Im więcej osób się zarejestruje, tym wtedy jest większa szansa. Oczywiście, im więcej, tym lepiej, bo zawsze wzrasta to prawdopodobieństwo, że znajdziemy bliźniaka. To jest, tak naprawdę szukamy go na całym świecie, nie tylko w Polsce, powiedzmy. No, tak jak mówiłam, nic to nie kosztuje, można pomóc komuś bezinteresownie. Tak naprawdę każdemu to się może przytrafić, nawet nam, komuś z rodziny i na pewno każdy chciałby, żeby ktoś oddał szpik dla bliskiej osoby, powiedzmy. Fundacja DKMS istnieje od 1991 roku, a w Polsce działa od 10 lat. Dzięki wielu akcjom udało się zarejestrować w Polsce ponad 1 400 000 potencjalnych dawców. Fundacja ciągle rozszerza swoją działalność, tworząc nowe centra dawców na całym świecie. Do tej pory życie chorym na nowotwory krwi podarowało ponad 71 tysięcy dawców z baz DKMS. Znany z audycji prowadzonych w radiowej Trójce, dziennikarz muzyczny, podróżnik i fotograf Marcin Kedryński był gościem w Bibliotece Miejskiej w Puławach. Jak sam zaznaczył, chętnie do Puław wraca, ponieważ właśnie tutaj poznał swoją żonę. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać historię powstawania książek Biel Notatki z Afryki, Muzyka moich ulic Lizbona oraz Chwila przed Zmierzchem. No, książka Biel to jest właściwie połowa mojego życia. Wszystkie najważniejsze moje
fundamentalne doświadczenia tak naprawdę życiowe są stamtąd, z Afryki, gdzie spędziłem tak wiele czasu i gdzie przytrafiły mi się takie elementarne ludzkie doznania, którymi chciałem się podzielić na kartach tej książki z moimi słuchaczami tak naprawdę. To jest książka dla moich trójkowych słuchaczy, bo czuję z nimi taką emocjonalną więź. Więc w mniejszym stopniu jest to książka o Afryce, a bardziej książka, proszę wybaczyć pewną górnolotność, ale o życiu jednak, które akurat w tej Afryce mi w znacznym stopniu minęło i ona stworzyła, jak się zdaje, dosyć atrakcyjne dekoracje do historii o miłości, zmysłowości, okrucieństwie, o śmierci, o religii i o muzyce także. No a warto pamiętać, że przy okazji to jest książka fotograficzna, bo wprawdzie ja mam jakieś śladowe ambicje literackie w tym tomie, ale głównie jestem fotografem, więc cieszę się nadzieją, że zdjęcia też przemówią swoim językiem. Licznie zebrani uczestnicy mieli okazję nie tylko posłuchać opowieści gościa, ale również obejrzeć przygotowane prezentacje ze zdjęciami z Afryki oraz Lizbony. Książki Marcina Kedryńskiego ze specjalną dedykacją dla puławskich czytelników są już dostępne do wypożyczenia w oddziałach Biblioteki Miejskiej. Drugiego listopada w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbędą się eliminacje do 7. ogólnopolskiego turnieju maszyn wiatrowych. Mogą wziąć w nim udział konstruktorzy ze starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich. Zespół Szkół Technicznych razem z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną organizuje w tym roku w murach naszej szkoły turniej maszyn wiatrowych, który odbędzie się 22 listopada. Turniej ten polega na zbudowaniu maszyny wiatrowej, na przykład takiej, i podczas trwania turnieju parametry takiej maszyny badane są na profesjonalnym stanowisku pomiarowym. Udział w tym turnieju mogą wziąć uczniowie klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do czego serdecznie zapraszamy. Spodziewamy się dużej frekwencji na tym turnieju. Są fajne, cenne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów, między innymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chemik, firmy takie jak Meza czy Krzacze. Zgłoszenia należy dokonać na stronie internetowej www.turniejmaszynwiatrowych. Tam jest specjalna zakładka, gdzie deklarujemy uczestnictwo w tym turnieju. Maszyny zgłoszone do konkursu będą oceniane w trzech konkurencjach. Największa moc, obroty przy obciążonym wale maszyny i moment obrotowy przy zatrzymanym wale maszyny. Konstrukcje, które okażą się najlepsze w eliminacjach regionalnych, przejdą do finału, który odbędzie się 9 grudnia w Piasecznie.
wyjątkowe obchody Święta Niepodległości zaangażowały się puławskie szkoły. Na stulecie odzyskania wolności przez Polskę przygotowane zostały uroczyste apele. Jedną z pierwszych placówek upamiętniających to wydarzenie jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Puławach. Puławy wciąż przygotowują się do obchodów Narodowego Święta 11 listopada. Urząd Miasta Puławy i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawiły harmonogram uroczystości skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w wydarzeniach, które mają uczcić tą wyjątkową rocznicę. Te obchody rozpoczną się już 9 listopada, gdzie o godzinie 11.11 na Placu Chopina dzieci z puławskich przedszkoli odśpiewają hymn narodowy. W sobotę 10 listopada o godzinie 10 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Puławy. O godzinie 19 Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata, oczywiście koncert poświęcony także tej rocznicy. 11 listopada o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Józefa we Włosowicach, ale także pod pomnikiem Odzyskania Niepodległości, tam odbędą się uroczystości. Oczywiście wieczorem także następna część koncertu, następna odsłona festiwalu. Także o godzinie 12 tutaj na Placu Chopina odbędzie się ogólnopolska akcja Hymn dla Niepodległej. Mieszkańcy będą mieli okazję odśpiewać hymn narodowy, ale to nie wszystko, ponieważ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji także przygotował ofertę sportową, turnieje w hali sportowej MOSIR i nie zapominajmy, że tego dnia odbędą się również biegi niepodległości organizowane przez TKKF wspólnie z MOSIR-em na Skwerze Niepodległości Sportowej. Z całej Polski wezmą udział w rywalizacji. Piątek upłynął pod znakiem obchodów uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiele szkół i przedszkoli wzięło udział m.in. w ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej, która polegała na wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego o godzinie 11.11. Odwiedziliśmy puławskie placówki oświatowe, aby uwiecznić ten wyjątkowy dzień. Do hymnu! Leć, orle biały, szarpały cię trzy orły czarne.
chciały cię wtrącić w groby cmentarne. Potęgi wrogów dziś się rozwiały, ale ty żyjesz, nasz orle biały. Dzisiaj zniknęły wrogi nam trony, powiewa sztandar biało-czerwony. Sztandar ten pełen chwały, na polu czerwonym nasz orle biały. Oznacza to, że Polska jest niepodległa, to, że jesteśmy krajem niepodległym. Myślę, że to znaczy dla wszystkich, że możemy swobodnie, bezpiecznie żyć w naszym kraju. Wyjeżdżać z niego, ale i wracać do niego wtedy, kiedy o tego bardzo pragniemy. To, że żyjemy w wolnym kraju, to znaczy to, że każdy z nas może czuć się dobrze w miejscu, w którym żyje. Może głośno wyrażać swoje myśli i swoje uczucia i nie powinno mu za to grozić nic złego. No i przede wszystkim być dumnym z tego, gdzie jest, gdzie żyje, w jaki sposób żyje i być dumnym z tego, że jest Polakiem.
Polska jest niepodległa i żyjemy w wolnym kraju, dlatego mamy swobodę wyznaniową, swobodę myślenia, tak? Wybieramy polityków, których chcemy, nikt nam tego nie narzuca. Powinniśmy też żyć i pracować godnie, w zgodzie z sobą, w zgodzie właśnie z naszym duchem patriotycznym i dla ludzi, którzy oddawali życie dla swojego kraju. Thank you.
Sprawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dębryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów. Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa to nowoczesny ośrodek przyjazny dziecku i rodzinie. Posiadamy salę do dogoterapii, wyposażone sale do integracji sensorycznej i doświadczania świata oraz inne gabinety terapeutyczne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na stronie www.inicjatywa-pulawy.pl bądź do odwiedzenia nas w naszym centrum na ulicy Gościńczyk 5. Inicjatywa – terapia, edukacja, rozwój. Prowadzimy również punkt przedszkolny Mali Odkrywcy. Partnerem programu jest grupa deweloperska Magdom, wykonawca osiedla Słoneczne Piaski 2 przy ulicy Sosnowej w Puławach. Witam serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu Sława Oświęcim i Sław Puławy. Najpierw prosimy o opinię o spotkaniu trenera gości. No, na pewno bardzo trudne dla nas spotkanie. Byliśmy po meczu pucharowym, w którym goniliśmy wynik do 90 minuty. Strasznie tam się opracowaliśmy, obiegaliśmy. I wiedzieliśmy, że trochę mało czasu na regenerację, na odpoczynek było dla zespołu. No i rzeczywiście tak było, boisko bardzo ciężkie, grząskie, jeszcze jakby pogłębiło ten nasz problem. I początek meczu był trudny, w ogóle pierwsza połowa, bo zespół Oświęcimia miał w swoim składzie wielu zawodników bardzo mobilnych, sprytnych, dobrze się trzymających na tej nawierzchni. No i tak naprawdę to różnie się mogło w pierwszej połowie skończyć, natomiast w drugiej już powoli ta nasza dojrzałość piłkarska i cwaniactwo boiskowe zaczynało dawać nam jakość piłkarską. No i jeden z naszych ataków zakończył się bramką, później mądrze się broniliśmy, szukaliśmy kontr, z których przynajmniej jedną powinniśmy zakończyć bramką i zamknąć mecz. Ale cieszę się z tego zwycięstwa okupionego, no, bardzo dużym poświęceniem zawodników, bo naprawdę się opracowali, obiegali. Bardzo im jestem wdzięczny, cieszę się, że wygraliśmy i dwa jeszcze mecze postaramy się w nich powalczyć też o 3 punkty. Dziękuję. Gratulacje dla drużyny Wisły. Myślę, że jestem krótko w tej lidze, ale mecz wydaje mi się, że mógł się podobać pod względem kilku fajnych, ciekawych, szybkich akcji, czy to z jednej, czy z drugiej strony. Wiedzieliśmy, że Wisła tych rozwiązań w ataku ma taki zróżnicowany atak. Umią grać w ataku pozycyjnym, mają zawodników z przodu wysokich, gdzie mogą na nich zagrać piłkę, zebrać drugą. No wiedzieliśmy, że to jest drużyna taka po prostu niejednostronna. Po tych dwóch zwycięstwach, takich powiedziałbym, które były okupione takimi nerwami, bo graliśmy solidną obroną i w ten sposób chcieliśmy szukać jakby zwycięstw. Postanowiliśmy troszeczkę te akcenty bardziej jakby nałożyć na ofensywę i właśnie szukaliśmy tych zawodników szybkich, sprytnych, tacy, którzy umieją wygrać pojedynek jeden na jeden i tym samym jakby oddalają niebezpieczeństwo gry na własnym przedpolu. Natomiast czy to jest już ten moment? Nie wiem, będę się musiał nad tym zastanowić przed następnym meczem. W którą stronę ma to pójść, ale na pewno będziemy musieli przeanalizować dokładnie mecz i szukamy dalej koniecznie w tych dwóch ostatnich meczach punktów.
trzema bardzo ważnymi punktami wrócili do puław piłkarze Wisły. Po trudnym spotkaniu zawodnicy Jacka Magnuszewskiego pokonali w Oświęcimiu Sołę 1-0. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył Mateusz Supryn, który bramkarze rywali pokonał w 70. minucie, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Od pierwszego gwizdka sędziego widać było, że na kameralnym stadionie w Oświęcimiu będzie trudne spotkanie. Oba zespoły mocno skoncentrowały się na obronie. Jak się potem okazało, był to mecz z gatunku. Kto zdobędzie pierwszą bramkę? Zainkasuje 3 punkty. W 5. minucie spotkania gospodarze mogli prowadzić. Po spowodowanej nieporozumieniem w środku pola interwencji Pawła Sochy piłka trafiła pod nogi Adriana Wójcika, który na szczęście, będąc odwróconym tyłem do bramki, nie potrafił strzału z bliskiej odległości zamienić na gola. Chwilę potem akcja przeniosła się na pole karne gospodarzy, ale Szymon Stanisławski posłał piłkę obok bramki strzeżonej przez Kacpra Mioduszewskiego. Na kolejne emocje kibice czekali do końcówki pierwszej części spotkania. Na 2 minuty przed jej zakończeniem do bramki Wisły nie trafił z 11 metrów Paweł Rogala, a w kontrze wychodzący sam na sam z Mioduszewskim Dawid Brzeski fatalnie przestrzelił. Po zmianie strony już w 52 minucie Wiślacy mogli prowadzić. Po dośrodkowaniu Bartosza Sulkowskiego z rzutu rożnego głową strzelał Szymon Stanisławski, który jednak nie trafił do bramki gospodarzy. Chwilę potem z rzutu wolnego niecelnie dośrodkował Bartosz Sulkowski, a w 58 minucie spotkania kolejny raz próbował Stanisławski, ale skończyło się tylko na strachu dla miejscowych. Piłkarze Łukasza Surmy ograniczali się jedynie do przerywania ataku Wisły i czyhania na kontry. W 70 minucie puławianie objęli upragnione prowadzenie. Krystian Żelisko zagrał z prawej strony w pole karne, a tam do piłki doszedł Mateusz Supryn i z kilku metrów umieścił piłkę w siatce rywali. Chwilę potem Wiślacy powinni prowadzić już 2-0, ale uderzenie Iwana Litwiniuka z linii bramkowej wybił jeden z obrońców. Idealnej sytuacji bramkowej nie wykorzystał Karol Barański, który mijając jak tyczki narciarskie obrońców Soły, zamiast strzelać na bramkę, próbował dogrywać piłkę do partnera, a ta minęła minimalnie słupek bramki Soły. Puławianie obronili wynik w końcówce meczu, spokojnie neutralizując ataki gospodarzy, inkasując przy tym komplet punktów. Soła Święcim Wisła Puławy 0-1, bramka w 70 minucie Mateusz Supryn. Wisła zagrała w składzie. W bramce Socha, dalej Barański, Pielach, Poznański, Litwiniuk, Sulkowski, Maksymiuk, Supryn, Zmorzyński, Brzeski, Żelisko, Putonko, Białka, Stanisławski i Marzysz. Partnerem programu jest grupa deweloperska Magdom, wykonawca osiedla Słoneczne Piaski 2 przy ulicy Sosnowej w Puławach.